w takim stanie, jakim jesteś, w ogóle mówisz do Jezusa, Jezu, potrzebuję Cię. W ogóle wierzę, że umarłeś za mnie i zmartwychwstałeś. Narodzi się rano. Przepraszam Cię w ogóle, że żyłem po swojemu. To jest najlepsza informacja pod słońcem. Narodzisz się na nowo. Najlepsza informacja i z niej, przyjaciele, trzeba skorzystać. Trzeba było iść do kuchni. Nie jesteś połączony z nim. Zajolka, że przyprowadziłeś go na to miejsce. Więc ja teraz modlę się, abyś przekonywał go o grzechu, o sądzie i o sprawiedliwości. Przekonuj go, w jakim on jest miejscu. Rób za jego serce do wiary, że to przyjąłeś dla niego. Boża prawda teraz przeszywa jego serce. Ja modlę się o to, aby on nie mógł dzisiaj spać. Aby on rozmyślał o tym, co tutaj się działo. Aby on nie mógł jeść. Żeby rozmyślał o tym, co dzisiaj tutaj zobaczył. Święty, przenikaj go swoją obecnością, swoją miłością. Przenikaj go teraz. Dobry wieczór, przyjaciele, jesteśmy tutaj ze względu na Jezusa. Chcę wam powiedzieć dobrą nowinę, że Jezus Chrystus zapłacił mi za wszystkie wasze grzechy. I chcę zmartwić, żebyście mogli pośmierci pójść do nieba. Jest bardzo... Moje pytanie brzmi, że Jezus Chrystus, Król Królów, Pan Panów, gdy tutaj wróci, to już będzie za późno, żeby się z nim pojechać.